to show the whole world what we're all about. Be the girls with a passion for fashion. Ooh, rats, we'll always be there for each other. Ooh, rats, yeah, style and how we feel. Ooh, talking about best friends, yeah. Together we can do anything. We all got a plan, a dream. Take a chance and believe, make it real. Brats. Wystawa zwierząt. Kapitalnie. Dobra, następna. Och, Majka, jesteś taka słodka. Jade, twoja kicia jest do zjedzenia. Idealna do artykułu pod tytułem Co mówi o tobie twój zwierzak? Sorki, ludzie. Lecę, zanim moja alergia zmieni mi twarz w wielką, opuchniętą banię i oślepnę przez te moje załzawione oczy. Pa, Chloe! A teraz zdjęcie przy stole. O nie! Chachi jeszcze nie przyszedł ze srebrną zastawą Majki i pasującym do niej krzesłem. Kto to jest Chachi? Dystrybutor ekskluzywnej karmy dla zwierząt. Startuje z nową linią eleganckich akcesoriów i chce, żebyśmy go przedstawili w naszym magazynie. Tylko dla zwierząt? To jakiś czubek. Domyślam się, że ty jadłbyś posiłki plastikowym widelcem. Och, ty prostaku. Piękne srebro i z monogramami. Ale odjazd do roboty. Dziubuś, noga. O, bajecznie, Dziubuś. Pamiętaj o tym w przyszłym tygodniu podczas dorocznej wystawy zwierząt. Hej, czytałam o tym. W tym roku po raz pierwszy rywalizują z sobą psy i koty. Powinnaś zgłosić Majkę Kociara. Zwycięzca dostanie $5000. Rany! Przeznaczyłaby się na ratowanie zwierząt. O, dobry pomysł. Nie licz na to. Żaden zwykły zwierzak nie przebije w tym roku mojego Dziubusia. Moje kochane fąfelki, nieprawdaż? Patrzcie, jaką ma cudną mordkę. Musimy w tym roku pokonać Chachiego i jego małego, beznadziejnego kundla, zwłaszcza po tym, co było rok temu. Tak mi dopomóż, Matko Różowa. Więc w imieniu magazynu Twój Czas, którego jestem założycielką, prezesem i wydawcą oraz panującą królową mody, zgodnie z prawem przyjmuję w pełni zasłużoną nagrodę za pierwsze miejsce dla książątka. Matko Różowa! Ależ Dziubuś, noga, przestań! Moje słodkie fąfelki. Nie, no nie ma sprawy. Książątko wygrywało przez 3 lata. Tym razem nie będzie tak łatwo. Sędziowie są nowi, więc nie wiem, czy ich przekupię. To niesprawiedliwe. Chcę, żebyście natychmiast zwabiły kota tych larw i przetrzymały go, aż wystawa się skończy. Właśnie wyszły na lunch, więc do roboty. Raz, raz. Kici, 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 kici. Kici, 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 kici. Ja cię kręcę. Nigdy jej stamtąd nie ściągniemy. O, zobacz, ile tu fajowskich rzeczy. Mają tu własne studio fotograficzne. Ups. Krzyko, łapmy ją. Dopiero jak powiesz, że mnie przepraszasz. W porządku, dobra, przepraszam cię, Casey, zdejmij ją ze mnie. Kirsty mnie przeprosiła, Kirsty mnie przeprosiła, Kirsty mnie przeprosiła. Zdaje się, że Majka nabroiła. Niemożliwe, księżniczko, moja kotka nigdy nie rozrabia. Gdzie ona jest? Majeczka? Majka? Majka?
Hej, moja alergia znikła! Moja majeczka też! Musimy ją odnaleźć! Kociara, nie martw się, odnajdzie się. O mój Boże, patrzcie na te biedne, zaginione zwierzęta z dala od domu, z dala od swoich mamusi, tatusiów. Pewnie się zastanawiają, czy jeszcze kiedyś zobaczą buzię swojego właściciela. Co za ból! Serce pęka! Dziwne. O co tu chodzi? Widziałam się z Emi z grupy ratowania zwierząt. Jade, nie panikuj, ale Emi mówi, że ostatnio było na pęczki uprowadzeń zwierzaków. O nie, a jeśli mają Majkę, jeśli jest w jakiejś ciemnej... Hej, bez pochopnych wniosków. Majka jest śliczna, pewnie znalazła sobie kocura. Ostrzegę Czaciego. Dzień dobry, tu Jade. Ktoś porywa zwierzęta i moja Majka zaginęła i... Co? O nie, tak mi przykro. Zgoda, pa... Dziubuś też zaginął! A jak już nigdy nie zobaczę Majki? Nie powinnam spuszczać Majki z oka, zwłaszcza ostatnio, te porwania i w ogóle! Kociara, to nie twoja wina. Nie wiedziałaś. Chodźmy, sprawdźmy w schronisku. Wzięło się powiedzenie żyć jak pies z kotem? Może stąd, że psy i koty bardzo lubią walczyć. Serio? Sprawdźmy! Straszny mięczak z tego psa. Magazyn, twój czas. W tej chwili macie zejść i napompować mi koło. Raz, raz. Albo zwolnię was obie. Przepraszam. Ej, to Majka. Juniu, tego koła nie da się odkręcić. O, przynieśmy zapasowe. Ale to jest ciężkie. Dalej ty głupie koło. Zmieni koło. A zadbam, żeby ci się to naprawdę opłaciło, chłopcze. Pani nie złapała gumy. Ktoś pociął tę oponę. Gotowe. Oto twoja nagroda. W drogę, dziewczęta. Że co? Numer magazynu Twój Czas?
Myśl, Aniele, myśl! Jak on wyglądał? Trochę strasznie. Miał takie lustrzane okulary przeciwsłoneczne i ciemne włosy i... Kociara, chciałabym lepiej go opisać. On na pewno dobrze mi się przyjrzał. O nie! A jak postanowi mnie załatwić, będę musiała wystąpić w programie Świadkowie i zmienić imię na Ronda i przefarbować włosy na głupi kolor i... Aniele, nic ci nie będzie. O nie! Już po mnie idzie! Nie ma go! Nie ma! Moje kochane książątko, wypadłe larwy! Natychmiast oddajcie mi książątko! O czym pani mówi? Nie ze mną te numery! Bliźniaczki włożyły go do klatki z tym waszym kotem, znaczy... Pani ukradła mi Majkę? Proszę oddać! Jade! Nie ukradłam, tylko pożyczyłam! Oddajcie mi psa! A ja chcę kota! Nie mam go! Nie mam go! Kłamczucha! Złodziejka! Spokojnie! Ktoś inny zabrał książątko i Majkę. To prawda. Widziałam gościa, który je zabrał. Wisiorek Majki wypadł z klatki, gdy go goniłam. A więc oba zwierzaki zostały porwane. O, moje biedne, małe książątko! Kocham go bardziej niż siebie. No, prawda. Miałam Majkę, odkąd była malutka. Towarzyszyła mi we wszystkim. Była przy mnie zawsze. Moje słonko. Kochałam ją nad życie. Co noc spała ze mną w łóżku i przytulała się. Ach, zrobiłabym wszystko, żeby zobaczyć, jak książątko macha ogonkiem. I słyszeć, jak jego ostre ząbki zgrzytają na nosie Casey. Musimy je odnaleźć. No to na co czekamy? Raz, raz. A... Wy chcecie pracować razem? Nasze zwierzęta skradziono razem. Wiecie, ci, którzy robią takie kocyki dla zwierząt, mogą mieć listę klientów. Niestety, ich logo musi być na tej połowie, której brak. Akcesoria dla zwierząt. Chachi na pewno wie, kto je robi. Pokażmy mu. Czy może pani jechać trochę szybciej? Liczy się każda sekunda. Jak śmiesz mi mówić, jak mam jechać? To moje auto i ciesz się, że cię zabrała. Ej, już dla pani nie pracuję, pamięta pani? Oszczędź mi swoich wymówek, zwalniam cię, zwalniam, zwalniam! Zrobisz wszystko, co tylko zechcę. Na razie. Mam ci pozwolić wyślizgać twój czas z artykułu o ratowaniu zwierząt? Twoje niedoczekanie. Dobra, świetnie, ale według mojego planu. Och, mój dziubuś byłby zachwycony takim kocykiem, gdybym wiedział, gdzie go znaleźć. I ją, tak bardzo chciałbym pomóc. Chciałbym złapać tego strasznego, okropnego porywacza zwierząt tak samo jak wy. Już dobrze, Chachi, już dobrze. To łóżeczko jest piękne. Naprawdę kochasz zwierzęta. O tak, o tak. Bądźmy w kontakcie, proszę. Zgoda. Tak jak przewidziałam, to była strata mojego czasu. Po pierwsze, dziubuś nie zaginął. Jego łóżeczko było ciepłe. Po drugie, Chachi wie, kto robi te kocyki, bo ma ich kilka. Po trzecie, znalazłam to na podłodze. Książątko? Chachi jest tym porywaczem! Wejdźmy od tyłu. Rozwieśmy więcej plakatów. Ej, mam wiadomość od Jade. To Chachi jest porywaczem. O kurczę! Znając Jade, pójdzie tam sama. Muszę się śpieszyć. Dzwonię na policję. Da się przejść, śmiało. To jest brudno. Zwolniłabym sprzątaczki, gdybym była Chachim. Co to? Zapal światło, tu jest ktoś jeszcze. Ojejku, słyszę je!
mam, już cię nie wypuszczę. Och, książątko. Moje kochane książątko, mamunia, myślała, że już nie zobaczę swojego małego pisiuleczka. Tak bardzo cię kocha. Witam, drogie panie. Miło, że wpadłyście tak szybko. Dlaczego, Czaci? Niestety, nikt nie kupuje moich bajecznych akcesoriów z nowej kolekcji. To też muszę wygrać wystawę dla promocji, więc... Zatrudniłem kogoś do uprowadzenia rywali, dziubusie. Trudno, wy dwie jesteście już martwe, a precyzyjniej jesteście karmą. Mała wycieczka po rozdrabniarce i... voila! Prosto na półki w dziale z karmą dla zwierząt. Pyszna. Bierz je, dziubuś! Chcesz być z razem. Zobaczymy, kto będzie z razem. Tutaj, Cameron, tutaj! Trzymaj się, Jade! Ratunku! Szybko, złap mnie! Cameron! Nic mi nie jest! Jade, łap! I kto będzie psią karmą? Mamo! Niech mi ktoś pomoże! Bardzo ładnie, jaka synchronizacja! Oklaski dla książątka i jego właścicielki Burdeen Maxwell! Jej, dasz wiarę, że w tym roku Burdeen znowu się udało przekupić sędziów? Ach, kurczę, ona to ma podejście do ludzi. A teraz Jade i jej kotka Majka. Panie i panowie, widzieliście kiedyś coś takiego? Wspaniały, doskonały pokaz. Niech przemówią nasze finalistki. Jeśli panie wygrają, co zrobią z 5000 nagrody? Zamierzam ofiarować całą swoją wygraną grupie ratującej zwierzęta. Obrońcom zwierząt mojej przyjaciółki Jasmin. A panna Maxwell? Ja kupię sobie setki par nowych różowych czułenek. Znaczy, oddam nagrodę tym, co ratują zwierzęta. A zwyciężczynią jest? A? Nie chce mi się wierzyć. Burdeen, Maxwell i książątko. Dziękuję za dojście do oczywistych wniosków. Hej! Ten czek z pewnością nie jest wypisany na mnie. Miała pani dać pieniądze ratującym zwierzęta. Jade i Majka. Uśmiech, kociara. Majka zdobyła drugie miejsce, ale najważniejsze, że grupa ratująca zwierzęta dostała pieniądze, a brat może się pochwalić artykułem Co twój zwierzak mówi o tobie? Z tego widać, że nawet najgorsi wrogowie mogą czasem pracować razem dla szczytnego celu. Miejmy nadzieję, że tylko raz.